Sponsorami programu są operator sieci Plus, udostępniający aplikację Ratunek oraz LG, producent pierwszego modułowego smartfona LG G5. To Polsat News w Łebie i tutaj, proszę Państwa, tylko tutaj spotykają się i góry, i morze. Brzmi dziwnie, no ale już Państwu wszystko tłumaczymy. Razem z nami ratownicy GoPru i WoPru, Tomek Schulz i Tomek Motyl. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy panów serdecznie. Jak ta wasza współpraca wygląda? Czy wy wymieniacie swoje doświadczenia? Czy to jest w ogóle potrzebne? Przydaje się? Tak, na pewno wymiana doświadczeń jak najbardziej przydaje się. To, że pokazujemy, jak należy zachować się nad wodą, przydaje się również ratownikom górskim, którzy posiadają na swoich strefach ratownictwa również wodę, tak? My natomiast nad morzem, jako ratownicy WOPR, nie korzystamy za bardzo ze sprzętu ratownictwa górskiego, aczkolwiek podobne techniki linowe wykorzystujemy podczas działań na wodzie, tak? Typu zasobnik linowy bądź kołowrót. A bardziej z ratownictwa górskiego, może kolega. Znaczy się, współpraca nasza polega też na wymianie doświadczeń. Są takie okazje jak ta, czy była na przykład okazja 2 tygodnie temu spotkać się na wspólnych zawodach, gdzie ratownicy górscy wodni podczas wspólnych działań są w stanie wypracować lub podejrzeć techniki, które mogą wykorzystać w swojej pracy. Bo dzisiaj odbywają się tu, w Łebie, zawody ratowników na deskach ratowniczych, ale takie zawody odbyły się także w górach, tak, tydzień temu. Tak, dokładnie. W Pluszkowcach mieliśmy okazję pokazać sprzęt ratownikom górskim i wykorzystać na ich właśnie akwenach wodnych w górach, gdzie pływaliśmy na jeziorze. Jak ta rywalizacja wypadła? Rywalizacja wypadła naprawdę fajnie, bo ratownicy górscy mieli okazję popływać, nie tylko ratownicy wodni, ale również ratownicy GoPro mieli okazję skorzystać z tego sprzętu, sprawdzić, jak on działa i jak należy się zachować przy transporcie osoby poszkodowanej na takiej desce. A z kolei w konkurencjach górskich ratownicy wodni mogli posmakować tego, z czym tak naprawdę na co dzień mierzą się ratownicy w górach. Panowie, jeszcze jedna ważna rzecz zostaje. Są dwa numery alarmowe, dwa numery ratunkowe. Macie je na koszulkach. To są, tu jest numer wodny, jest też numer górski. Tak. One się trochę różnią, ale jak to jest, jeśli pomylimy numer, przez przypadek wybierzemy w górach ten morski albo na odwrót, czy to też zadziała? Jak najbardziej. Centrale, gdzie ratownicy odbierają zgłoszenia z takich numerów, są w stanie między sobą na bieżąco przekazywać takie zgłoszenia. Jeżeli ktoś, będąc nad wodą, wybierze numer górski, zadzwoni, potrzebując pomocy, ratownicy bez problemu są w stanie przekazać takie zgłoszenie właśnie tam, gdzie ratownicy będą w stanie tej pomocy udzielić. Spotkaliście się i ratownicy morscy, i górscy. Widzieliście różnice w swojej pracy, czy to jest wszystko jedno? Tak naprawdę, gdzie się ludziom pomaga i gdzie się ludzi ratuje? Znaczy, cel jest jeden, żeby pomóc osobie, która tej pomocy potrzebuje. Techniki są różne, tutaj jest woda, specyfika wypadków jest inna, w górach mamy troszeczkę inną, ale tam na końcu cel jest taki sam. Pokazujecie też, my podczas tych akcji waszych pozorowanych mówimy o tym, że nieraz nawet nie jesteśmy świadomi tego, że osoba potrzebuje pomocy. I chyba też podobnie jest nad morzem, gdzie no, ktoś leży, może źle wygląda, może warto zapytać, co się z nim stało. Tak samo ktoś może leżeć na stoku i podobna sytuacja. Dokładnie. Jeżeli widzimy osobę, która leży na plaży, nie rusza się od dłuższego czasu, bądź jest sama dookoła, tak? Warto podejść, zapytać, zwrócić uwagę na taką osobę, chociażby ze względu na udar słoneczny, tak? Osoba nie będzie dawała znaków życia, a nasza reakcja będzie prawidłowa. Jeżeli podejdziemy, zapytamy, na pewno nikt nas nie skrzywdzi, a my będziemy byli spokojni, że czy to ratownik, czy osoba po prostu z plaży, plażowicz, tak? Jak najbardziej powinien podejść, zareagować, zobaczyć, czy wszystko jest w porządku. No i tutaj w takich sytuacjach spokojnie możemy być wścibscy i sprawdzić, co tam się dzieje za tym parawanem, albo co się dzieje z tym człowiekiem, który po górach wędruje z plecakiem. Takie akcje jak ta są też doskonałą okazją do tego, żeby ludziom, którzy przychodzą, uczestniczą poprzez animacje, konkursy, przekazujemy tą wiedzę, jak reagować, co zrobić, w ogóle jak sobie poradzić, gdzie zadzwonić i takiej pomocy pierwszej, doraźnej, zainteresować się, bo to
To jest najważniejsze, żeby zainteresować się i zadzwonić po pomoc. Czyli reagujemy, interesujemy się sobą nawzajem i wtedy może być bezpiecznie. Dokładnie tak. Warto tych wszystkich radach pamiętać, czy jesteśmy w górach, czy jesteśmy nad morzem. Ta współpraca jest i warto też pamiętać numery telefonów alarmowe, które działają wymiennie. Sponsorami programu byli operator sieci Plus, udostępniający aplikację Ratunek oraz LG, producent pierwszego modułowego smartfona LG G5.